Witam serdecznie, ze mną kapitan KS Kragulec, Dawid Kantor. Witam, witam. W wyniku nie będę mówił, powiem tylko o grze, że była dobra, pomimo tego złego wyniku, ale trzeba tutaj nie patrzeć poprzez pryzmat tego, jaki wynik i gra, aczkolwiek była ona dobra, tylko przez pryzmat tego, że ciężko wam było skompletować dzisiaj ekipę, a ja wam mówię za to dziękuję, że podjęliście rywalizację i to całkiem fajną. No, dziękuję również z naszej strony, zrobiliśmy co mogliśmy. No niestety skład nam się troszkę posypał, chłopaki za pracą wyjechali za granicę. Ciężko znaleźć, tak jak formuła mówi ligi, że niezrzeszonych zawodników. Staraliśmy się co mogliśmy na dzisiejszy mecz kogokolwiek znaleźć, no ale niestety nie udało się. No to nawiązuje takie pytanie do twojej tutaj odpowiedzi. Zrzeszonych zawodników. Myślisz, że poszerzenie możliwości uczestnikom, aby zwiększyć limit czynnych zawodników byłby lepszy na przyszły sezon, czy to nie ma znaczenia? Zależy dla których drużyn. Dla tych lepszych na pewno, którzy mają znajomości, na pewno by ściągnęli lepszych zawodników. A te słabsze drużyny, no to ciężko myślę, że miałyby skompletować nawet tych czynnych grających. No właśnie, dlatego staramy się tu robić taką troszkę amatorską tą ligę, z domieszką profesjonalizmu, aczkolwiek chyba nie potwierdzisz moje słowa, ale mi się wydaje, że nawet ta amatorska gra przekłada się już pewien profesjonalizm, bo te drużyny są coraz lepsze. Tak, tak, tutaj w Ekstraklasie naprawdę jest bardzo wysoki poziom, widać, że mają jakieś doświadczenie, że kiedyś grali wszyscy w piłkę. Dzisiaj twój dobry występ, można powiedzieć Karola, tego nowego chłopaka, pana Szczyptę, pan Szczyptek Dawid? Darek. No naprawdę ta wasza dzisiaj taka gra była bardzo dobra. Jeszcze mieliście pana Mitusia. Nie można powiedzieć, że źle graliście, no ale nie da się rywalizować z Kugrafem w tak okrojonym składzie. No tak, to jest faworyt do zwycięstwa całej ligi, jeden z faworytów, a my w czterech zawodników, kończąc jeszcze w trzech, no co mogliśmy zrobić więcej? Staraliśmy się jak mogliśmy, daliśmy serce dzisiaj na boisku, ale brakło jednak. Nie macie dużo czasu, bo już najbliższą środę startujemy z rundą rewanżową. Przystąpicie tam do strefy spadkowej. No jak to zrobić, żeby ten skład zoptymalizować? Postaram się uruchomić każdy kontakt, jaki mam, ściągnąć każdego, ale może być ciężko, może być naprawdę ciężko. Macie jeszcze miejsca, może by tutaj coś uzupełnić? No tak, tak, mamy trzy miejsca, dzisiaj właśnie dopisaliśmy nowego kolegę, no ale ciężko. No nie mam niestety takich znajomości, niezrzeszonych zawodników. Dawid, no to co życzyć? No życzę szybkiego regenerowania się, bo dzisiaj mecz naprawdę ciężki. No i znalezienie tych odpowiedników tutaj, żeby zastąpić te dziury, które dzisiaj powstały. No i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję za wywiad. Dziękuję bardzo.